Pierwszy od dawna miejsko-wiejski kompromis będą wspólne autobusy. Te autobusy muszą jeździć i tego nie uciekniemy. Nadchodzi sezon grypowy, my znów pytamy, czy warto się szczepić. Możemy zachorować, ale to zachorowanie na pewno będzie o łagodniejszym przebiegu. Jest czwartek, 24 października, Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. Miasto i gmina wiejska Lubin będą działać wspólnie. Na razie przynajmniej na jednej płaszczyźnie w ramach organizacji transportu publicznego. W 2015 roku kończy się 10-letnia umowa, na podstawie której PKS obsługuje komunikację miejską na terenie Lubina. W ramach dodatkowych umów z gminą wiejską niektóre linie są przedłużane do miejscowości otaczających miasto. Samorządy do przyszłego przetargu staną wspólnie. Ma być tak jak z zakupem prądu, po prostu taniej. W 2015 roku odbędzie się przetarg na obsługę transportu publicznego na kolejne 10 lat. Radni tak gminy wiejskiej Lubin, jak i radni miejscy podjęli podczas ostatnich sesji decyzję, że obydwa samorządy do kolejnego przetargu przystąpią wspólnie. Już od razu gmina miejska Lubin wraz z gminą wiejską Lubin wystąpi o składanie ofert po to, aby ta usługa była tańsza i obejmowała od razu w swoim założeniu całość terenu, czyli teren miasta Lubin oraz teren gminy wiejskiej Lubin. Samorządowcy postanowili w tej kwestii działać wspólnie mimo konfliktu, jaki powstał w wyniku próby przyłączenia gminy wiejskiej do miasta. Każdy widzi, że te autobusy muszą jeździć i tego nie uciekniemy, natomiast o wiele korzystniej jest zrobić to jednym przetargiem, tak jest po prostu taniej i to myślę wszyscy rozumieją. W tej chwili obowiązują stare ustalenia. Komunikacją miejską w Lubinie zajmuje się PKS. Niektóre autobusy wyjeżdżają też do miejscowości wokół Lubina. Odbywa się to na podstawie dodatkowej umowy PKS z gminą wiejską Lubin. Wraz z nadejściem jesiennych chłodów, jak co roku, zwiększa się liczba przeziębień i wirusowych infekcji. Dreszcze, gorączka, łamanie w kościach to znak, że dopadła nas grypa. Można temu zapobiec. Jeżeli się zaszczepimy, to szansa uniknięcia grypy jest duża, przekonują lekarze. Niestety w naszym kraju szczepienia przeciw grypie są wciąż mało popularne i korzysta z nich 5% ogółu Polaków. Za szczepionkę trzeba zapłacić średnio od 30 do 40 zł. Często bagatelizowana i niedoleczona może powodować poważne powikłania kardiologiczne czy neurologiczne. Grypa, bo o niej mowa, jest chorobą wirusową przenoszoną drogą kropelkową. Szczyt zachorowań zwykle przypada między styczniem a marcem. Zaszczepić przeciwko grypie należy się jednak już teraz. Okres wytworzenia odporności na dany przewidywany szczep grypy, który w danym roku uczeni, którzy przygotowują te szczepionki, przewidują, że może występować najczęściej, wymaga takiej jakby inkubacji, przygotowania odporności immunologicznej w organizmie człowieka około 3 miesięcy. Dlatego to musi nastąpić wcześniej. Dlatego też jak za późno się zaszczepimy przed tym szczytem zachorowań, no to może być taka sytuacja, że organizm jeszcze na tyle tej odporności nie wybuduje, że no niestety możemy zachorować. Aczkolwiek też mówią specjaliści w tej dziedzinie, że możemy zachorować, ale to zachorowanie na pewno będzie o łagodniejszym przebiegu. Sezon szczepień rozpoczął się we wrześniu, jednak nie ma określonych terminów co do ich przeprowadzania. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny zaszczepić się, gdy tylko szczepionka na dany sezon jest dostępna. Dotyczy to m.in. dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i przewlekle chorych. Wirus grypy mutuje, nie? On co roku zmienia tam swój kod genetyczny i jest jakby co roku troszeczkę inny. No i na podstawie takich właśnie jakby analiz, no, starają się przewidzieć, w jakim kierunku ta mutacja pójdzie i tak przygotować właśnie tą szczepionkę, żeby wyprodukowała przeciwciała przeciwko takiemu właśnie rodzajowi wirusa. W Polsce szczepieniom przeciwko grypie w ubiegłym sezonie poddało się zaledwie 5% wszystkich obywateli, co stawia nas na przedostatnim miejscu w Europie. Familiada w Galerii Sztuki zakończyła legnicką edycję ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę. Bezpłatna impreza dla dzieci, ich rodziców i opiekunów przyciągnęła tłumy chętnych. Prorodzinną kampanię zorganizowano w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kampania ogólnopolska, do której włączyła się Legnica, miała za zadanie pokazać, że promowanie rodzinnych wartości to najlepsza profilaktyka. Koordynatorem projektu był Urząd Miasta Legnicy.
Od września w legnickich szkołach podstawowych, a na zakończenie kampanii również w Galerii Sztuki odbywały się festyny i warsztaty, w których brały udział całe rodziny. Chętnych do aktywnego wspólnego spędzenia czasu nie brakowało. W realizację kampanii zaangażowało się wiele podmiotów. Poza samorządem były to placówki oświatowe i instytucje kulturalne. Imprezę zamykającą legnicki projekt pod nazwą Familiada zorganizowała także Galeria Sztuki i Urząd Miasta Legnica. Sam pomysł nam się bardzo spodobał, dlatego że to jest pierwsza taka kampania, która jakby łączy rodziny i łączy środowisko lokalne, które gdzieś tam no, przy jakimś obiekcie jest skupione. Wyszliśmy z założenia, że dobrze byłoby właśnie, żeby takie te kampanie i ta cała impreza związana z tym programem no, odbywała się gdzieś w obrębie szkoły, gdyż dlatego to jest tutaj miejsce dla rodziny, dla dzieci. Frekwencja jest coraz większa. Oczywiście my co roku przewidywaliśmy 200 osób. Rok temu już mieliśmy pobicie tego rekordu i w tym roku spodziewamy się dalej lepszej frekwencji. Przede wszystkim służy to takiej integracji rodzinnej, a także bagatela i to dla nas jest bardzo cenne, jest to taki powód, pretekst do tego, aby otworzyć ludzi na innego rodzaju aktywność niż tylko na przykład oglądanie telewizji, niż tylko sport, który oczywiście cenimy sobie bardzo, ale także na inne rzeczy, czyli na coś, co wyrabia wrażliwość. Podczas warsztatów praktycznie wszystkie stanowiska do pracy były zajęte. Starsze dzieci tworzyły własną biżuterię, malowały koszulki, uczyły się, w jaki sposób można ozdabiać różne przedmioty. Była też prezentacja druku wypukłego, zwanego linorytem. Dla młodszych uczestników Familiady organizatorzy przygotowali tworzenie kolorowych arcydzieł na włosach, balonowe zoo, czyli dmuchane zwierzaki, maluchy rysowały też swojego pupila. To jest bardzo dobry pomysł, idea na taką aktywizację dzieci, różne fajne pomysły, różne takie techniki plastyczne. No i zawsze taka inicjatywa są mile widziane wśród rodziców, bo zamiast siedzieć w domu można wyjść i fajnie spędzić czas. Będziemy oklejać serduszka serwetkami. Aha. Jaki masz pomysł na to? Żeby wziąć serwetkę, wyciąć kawałek obrazka serwetki i nakleić specjalnym klejem na serduszko. Biżuteria, tworzenie korali, pierścionków, czego tylko się da. I ta sekcja zawsze jest też największą popularnością, ponieważ to są kamienie i w ogóle różne akcesoria do biżuterii sprowadzane specjalnie z targów, więc naprawdę jest w czym wybierać. W tym roku doszła nam sekcja związana z filcowaniem. Filcowanie na sucho i na mokro. Na wszystkich zmęczonych kilkugodzinnymi zmaganiami artystycznymi czekały grillowane kiełbaski. W ramach projektu Rodzinne festyny odbyły się w legnickich podstawówkach 9, 18, 19 i 20. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.